Gosia, witam Was serdecznie na kanale Anatomia Jogi i dzisiaj ze mną jest Ola. To jest moja znajoma, z którą współpracuję. Ola jest fizjoterapeutką uroginekologiczną i też praktykuje jogę. Praktykowała ze mną już jakiś czas temu, więc ma sporo doświadczenia i jest w stanie połączyć praktykę jogi razem ze swoją specjalistyczną wiedzą. I dzisiaj chciałabym poruszyć temat praktyki jogi w ciąży, jak wrócić po ciąży do praktyki jogi oraz chcę poruszyć temat rozejścia mięśnia prostego brzucha, z którym mamy bardzo dużo, z którym ja osobiście na sali mam dużo do czynienia. I na początku, zanim Ciebie nie spotkałam, ja do końca wiedziałam, jak zabrać się za takie joginki i nawet joginów, bo panowie też mogą mieć rozejście mięśnia prostego brzucha, ale warsztat z Tobą bardzo dużo mi rozjaśnił, więc chciałam, żebyś opowiedziała tak jak i mi, tak naszej tutaj grupie społeczności YouTube'owej, żeby kobiety, które mają ten problem, wiedziały, w jaki sposób mogą praktykować jogę, aby sobie nie zaszkodzić. I na starcie chciałam Ciebie zapytać, jak to jest? Czy uważasz, że kobiety, które praktykowały jogę już wcześniej, mogą sobie jogę kontynuować, swoją praktykę w taki sam sposób w czasie ciąży? Czy też osoby, które dopiero kobiety, które zaszły w ciążę i myślą o jakiejś formie aktywności ruchu, czy joga jest tutaj dobrym rozwiązaniem? Na pewno kobiety, które praktykowały jogę przed ciążą, mogą jak najbardziej tę jogę praktykować w ciąży. Oczywiście pierwszy trymestr jest taki, najbardziej takim zagrażającym trymestrem, jeżeli chodzi o ciążę. Jest tutaj zawsze tylko i wyłącznie ze zgodą lekarza. Tak? Natomiast jeżeli się nic nie dzieje, to jak najbardziej oczywiście drugi, trzeci trymestr można praktykować jogę. Tak? Zastanawiałabym się też nad kobietami, które wcześniej nie praktykowały jogi, które jakby w ciąży chciałyby zacząć tą jogę praktykować, tak? Więc tutaj na pewno musiałaby być to ciąża, która przebiega po prostu prawidłowo, bez żadnych powikłań i na pewno zaczyna się po prostu od jakichś prostych asan, nieskomplikowanych, tak? Z prostymi skrętami. No to myślę, że tutaj by było. Wspomniałaś o prostych skrętach. Co masz na myśli? Dlaczego te proste skręty są tak korzystne, jeżeli chodzi o praktykę jogi w ciąży? Skręty, czyli zachowane by były osoby w takich warunkach fizjologicznych. Tak, na tyle, ile sobie ona po prostu, ta dana osoba może sobie pozwolić, to nie dociskanie jakby tego skrętu dalej tyle, ile się da, ale jakby do danej osoby, do jej warunków funkcjonalnych, tak, które nie trafi na dany okres. Czy są jakieś takie pozycje, które są ewidentnym przeciwwskazaniem, jeżeli chodzi o praktykę jogi w ciąży? Albo jakaś forma ruchu, może nie konkretna asana, ale jakiś konkretny ruch, który był przeciwwskazaniem? To znaczy się, myślę, że takich konkretnych asanów tutaj nie można podać, tak? Wiadomo, że dla kobiety, która już jest przed samym porodem, czyli jest 36 tydzień, jest ciągle już donoszona, warto wtedy praktykować jogę w pozycjach odwróconych, tak? Żeby odciążyć jak najbardziej dno miednicy. Wtedy to odciążone dno, zrelaksowane dno jest nam potrzebne do porodu, tak? Potrzebujemy mięśni dno miednicy, które są wzmocnione, które są silne, tylko bardziej potrzebujemy właśnie, żeby one były elastyczne, rozciągnięte, żeby tam było dużo krwi, żeby było dużo tlenu, więc w pozycjach odwróconych mamy szansę ten tlen i tą trofikę tkanki poprawić. Czyli wcześniejsza praktyka jogi w ciąży ma być bardziej wzmacniająca, a w dalszej części ma być bardziej rozluźniająca. Dokładnie tak. A jak to jest z kobietami, które już urodziły swoje maleństwa i myślą o tym, żeby już wrócić do praktyki jogi, albo potraktować jogę jako formę powrotu do aktywności fizycznej? Kiedy powinny zacząć praktykować jogę, albo kiedy może nawet nie powinny? Może od tego powinnam zacząć? Dla każdego jest to sprawa indywidualna. Tak? Wracamy do aktywności fizycznej po ciąży w momencie, kiedy nasze dno miednicy pracuje prawidłowo. Tak? Kiedy nie mamy nietrzymania moczu, kiedy nie mamy bolesnego współżycia, to wtedy jak najbardziej możemy zacząć. Oczywiście też tutaj mówimy o rozstępie mięśnia prostego brzucha. Tak? Patrzymy, jak ten brzuch się zachowuje, czy ten brzuch jest funkcjonalny, tak? Czy przenosi prawidłowo kresę białą obciążenia. Więc to wszystko jakby trzeba naprawić, żeby funkcjonowało prawidłowo, więc trzeba zadbać o swoje dno miednicy, trzeba porozluźniać mięśnie, które są napięte i dopiero wtedy możemy wzmacniać
swoje ciało, tak? Czyli rozumiem, że najpierw panie po ciąży powinny mieć pewność, że wszystko u nich w porządku, czyli powinny udać się na przykład na taką wizytę do fizjoterapeutki, fizjoterapeuty uroginekologicznego, który sprawdzi, stwierdzi, że wszystko jest w porządku i mogą wracać do aktywności, a jeżeli coś się dzieje nie tak, to te kobiety dostaną informację, w jaki sposób powoli wracać, tak aby sobie tutaj nie zaszkodzić. Tak, oczywiście. I tutaj, jeżeli chodzi o asany zaraz po połogu, to należy pamiętać, żeby nie robić takich asan, gdzie ciśnienie brzuchu się powiększa, tak? Bo to nam generuje jakby znowu złe obciążenie tej kresy białej, tak? Czy zbyt głębokie wyginanie się do tyłu, to nam spowoduje na przykład wybrzuszenie się tej kresy, więc już dla nas to będzie informacja, że jednak takie asany nie są dla mnie, tak? Ale o tym już decyduje jakby nauczycielowi, tak? Który powinien być świadomy, że dana osoba ma na przykład rozstęp mięśnia prostego brzucha i jak należy go prowadzić. No właśnie, czyli ten rozstęp mięśnia prostego brzucha to jest fizjologiczne? Czy to możemy stwierdzić, że każda kobieta ma rozstęp po ciąży? Każda kobieta po porodzie będzie miała rozstęp mięśnia prostego brzucha. Tak? Jeżeli kobieta urodziła teraz i ja ją zaraz wezmę na kozetkę, żeby sprawdzić jej mięśnie brzucha, to mogę śmiało powiedzieć, że prawie w 100% ten rozstęp każda kobieta ma. Tak? Natomiast mamy magiczny czas połogu, gdzie organizm się samo uzdrawia, więc te mięśnie proste potrafią się zejść ze sobą, ta kresa potrafi się zregenerować, potrafi nam dobrze te obciążenia przenosić. No i wtedy możemy wrócić do aktywności. Dokładnie. Czasem mówi się o tych 3 miesiącach jako czasie połogu, w czasie którego nie powinnyśmy wracać do żadnych aktywności fizycznych, dać sobie czas na odpoczynek. Czy ty też się z tym zgadzasz? To jest sprawa znowu indywidualna. Każda kobieta będzie wracała do aktywności w każdym innym momencie swojego życia. To naprawdę zależy od mięśni na miednicy i właśnie od tego, w jaki sposób funkcjonuje nasza ściana brzucha, tak? Mhm. Więc dla jednej może to być okres, ok, skończył mi się połóg, sprawdziłam swoje dna miednicy, sprawdziłam swój brzuch, wszystko jest w porządku, zaczynam wykonywać ćwiczenia, tak? Dla innych będzie to o wiele dłuższy czas, bo na przykład mam duży rozstęp brzucha, mam problemy z mięśniami na miednicy, bo przydarza mi się na przykład popuszczać mocz, kiedy kicham. Jest to już dla nas sygnał, że raczej powinnam zrobić najpierw z tym porządek i dopiero później, kiedy już mi się ta kresa zregeneruje, kiedy mi się te mięśnie proste zejdą, zacząć aktywność fizyczną, tak? Bo wspomniałaś też o tym, że powinnyśmy unikać mocnych wygięć do tyłu w przypadku rozejścia mięśnia prostego brzucha. A są też takie asany, które kobieta powinna unikać, bądź ewentualnie jakaś wskazówka, która powinna dać kobiecie znać, że może nie powinna wykonywać danej asany w momencie, kiedy to rozejście mięśnia prostego brzucha już jest. To tylko i wyłącznie w momencie, kiedy nauczyciel po prostu jogi zauważy, w jaki sposób podczas danej asany funkcjonuje u tej kobiety ściana brzucha. A co jest patologiczne? Co powinno dać nam taki sygnał alarmowy? Sygnałem alarmowym na pewno będzie wybrzuszenie tej kresy. Nie tylko chodzi o jej wybrzuszenie, czyli o robienie tego przysłowiowego namiotu na kresie, ale też jeżeli ta kresa nam się na przykład zapadnie w przeciwną stronę, tak? Czy kobieta to czuje, czy bardziej, czy kobieta to czuje, czy bardziej nauczyciel to widzi? Bardziej nauczyciel to widzi. Okej, okay. A co w przypadku, jeżeli kobieta ma powiedzmy jeszcze troszeczkę takiego tłuszczyku poporodowego i nie zauważy tego? Myślę, że to zauważy. Zauważy? Myślę, że to zauważy. Okej, okay. Czyli to rozejście może być tak znaczące, że będzie to czytać. Dobry nauczyciel też na pewno wtedy taką osobę powinien odesłać do fizjoterapeuty, bo niekoniecznie to musi być taki właśnie problem rozstępu mięśnia prostego brzucha. Może też mieć kobieta inne problemy, o których po prostu nie powie.
A powiedz mi, jakie konsekwencje są właśnie no, posiadania tego rozejścia mięśnia prostego brzucha? Wspominałaś kiedyś, że to nie jest tylko i wyłącznie efekt taki, znaczy wada kosmetyczna powiedzmy, tylko że jest to powiązane z dużo innymi tutaj komplikacjami. Tak, już od jakiegoś czasu rozstęp mięśnia prostego brzucha nie jest uznawany jako tylko i wyłącznie defekt kosmetyczny, ale też ma wpływ jakby na inne czynniki. Może być na przykład przyczyną bóli kręgosłupa, tak? Może być przyczyną nieprawidłowej pracy narządów wewnętrznych. Możemy mieć przez to na przykład zaparcia. Może być przyczyną problemów ze spojeniem łonowym, tak? Może być przyczyną nietrzymania moczu na przykład, tak? Więc tutaj już czasami na przykład jest tak, że chodzimy z bólem kręgosłupa, robimy terapię rozstępu mięśnia prostego brzucha i nagle przestaje boleć kręgosłup. Czyli wszystko wiąże się z drugim. Czyli uważność i praktykującego i nauczyciela w momencie, kiedy przychodzi do nas kobieta z rozejściem mięśnia prostego brzucha, to jest w sumie jedyna taka recepta. Dokładnie. I też zauważyłam, że często polecasz jogę paniom w ciąży, właściwie paniom też po ciąży, bo mam i takie. Powiedz mi dlaczego? Dlaczego uważasz, że joga jest tak genialna? Padło to z moich ust. Dlatego, że joga po prostu warunkuje nam ćwiczenia w każdej płaszczyźnie ciała. Tak? Mamy i zgięcia, i wygięcia. Mamy skłony boczne na jedną, drugą stronę, a przede wszystkim mamy rotację, tak? A rotacje są bardzo potrzebne dla naszej kresy. Oprócz tego, że podczas jogi wykonujemy rotację, warto pamiętać o tym, żeby podczas asanów nie oddychać do brzucha, tylko oddychać do dolnych żeber. Czyli tak, to sposób, żebyś mogła to pokazać? Najlepiej nauczyć się tego, położyć swoje ręce na dolnych żebrach i wyobrazić sobie, że chcemy nasze dłonie jak najbardziej rozszerzyć do zewnątrz, tak? Czyli staramy się, oddychać przez nos, czyli mamy tutaj ten oddech ujjayi byłby bardzo dobry, bo to jest oddech dolnożebrowy, taki z przeponą. Tu możemy się starać oddychać nie tylko na zewnątrz, ale też przód, tył. Tak, jakbyśmy chciały nasze plecy z tyłu wypchać albo przyłożyć na przykład do ściany, nie? Byłby na przykład taki najlepszy feedback dla nas. I ten oddech daje nam... Ten oddech daje nam to, że rozluźniają nam się mięśnie z kością brzucha. Tak? Nasze narządy wewnętrzne w momencie, kiedy jeszcze dodatkowo na przykład będziemy pracować mięśniami na miednicy, mięśnie poprzecznym, spowoduje nam to, że narządy wewnętrzne cofną się do tyłu, co oczywiście da nam odciążenie kresy. Nie? Więc w momencie, kiedy zrobimy te wszystkie składniki, połączymy w jedną całość i zrobimy rotację, to ta kresa pięknie się nam zacznie odbudowywać. Super. Mam nadzieję, że ten film troszkę otworzył Wam oczy na to, w jaki sposób praktykować jogę w ciąży, jak wracać do praktyki jogi po ciąży, że dowiedziałyście się czegoś na temat mięśnia prostego brzucha. Jeżeli macie rozejścia mięśnia prostego brzucha, jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, pamiętajcie, że zawsze możecie zadać je tutaj w komentarzach poniżej. Ja oraz Ola na tyle, ile jesteśmy w stanie, będziemy odpowiadały. Jeżeli tych pytań będzie bardzo dużo, być może skusimy się na nagranie kolejnej części takiej rozmowy. Dziękuję Wam za to spotkanie i ja, i Ola. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnych filmach. Pa, pa. Zrobiłyśmy. Wydaje mi się, że to było lepsze. Mamy logo, w ogóle nie ma cięcia. Teraz tak.